You got to let it go. You got to let it go. No i okidoki, ja już jestem ubrana, słuchajcie, w ten pierwszy zestaw i jak na razie bardzo, ale to bardzo mi się on podoba i bardzo Wam go gorąco polecam. Tu możecie sobie wiązać jak chcecie, z tego co zauważyłam. Możecie sobie zrobić krzyżyk, możecie sobie zawiązać normalnie. Tak to wygląda, tak wygląda wiązanie. Materiał jest bardzo przyjemny mimo wszystko. Fajny do tańczenia. Bluzeczka bardzo fajnie leży, wszystko bardzo ładnie się układa. Możecie zobaczyć jak to wygląda z bliska. Tak wygląda topik, nic nie prześwituje. Naprawdę super, super ekstra. Także tak by wyglądał zestaw ten czarny. Jeżeli chodzi o mnie, to naprawdę bardzo mi się podoba. Oczywiście zrobię Wam jakieś przebitki. Pokażę Wam w przebitkach jeszcze raz. Może też wstawię Wam zdjęcie modelki. Nie wiem, czy zrobię to tutaj, czy zrobię to, ale zresztą jak wejdziecie w linki, które będziecie miały w opisie pod tym filmem, to tam będziecie widziały, jak to wyglądało na modelce, jak to wygląda w rzeczywistości. Także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i na pewno będę to zakładać. Także ode mnie od 0 do 5 ten zestaw zostaje 5. Także dajcie znać, jak Wam się podoba, a ja wskakuję w drugą rzecz. Okidoki, ja już jestem, słuchajcie, w rzeczy numer 2. Na razie nie przebierałam się, nie wiadomo jak, że tutaj mam czarny dół, to uważam, że będzie to bardzo fajnie ze sobą współgrać. I jest to, słuchajcie, ten topik. Wygląda on fantastycznie. Wydaje mi się, że może on bardzo fajnie wyglądać na świetle, na baletach, wieczorem, na spacer, także naprawdę jestem bardzo zadowolona. Jestem taki bardzo do ciała, ja go teraz mam bez stanika, jak widzicie, nic nie prześwituje, więc świetna sprawa. I z tyłu jest on czysty, czarny. Także tak naprawdę można go zestawić z bardzo wieloma stylówkami. I to z białymi spodniami, z czarnymi, ze skórkowymi, z krótkimi, z jeansowymi, ze spódniczką, z czym sobie tylko życzycie. Zobaczcie, jak on wygląda z bliska. Bardzo fajnie się mieni, bardzo ładnie to się mieni i wydaje mi się właśnie, że światło może bardzo ładnie się na tej bluzce odbijać. Także to jest rzecz kolejna, z której jestem bardzo zadowolona i którą mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Także jak najbardziej od 0 do 5 ja daję 5. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Tak wygląda na żywo, z każdej strony, no a ja wskakuję w kolejną z rzeczy. No i okidoki, jestem już w następnej bluzce i tak jak przypuszczałam, no niestety, ja nie wiem jaki to jest rozmiar, ale na pewno nie jest to M-ka. Zobaczcie jaki ja tutaj mam luz i choćbym nie wiem jak chciała, to ja nie wiem jak ja musiałabym to wszystko podwiązywać, zobaczcie, żeby to wypadało na takie, wiecie, bardziej obciśnięte. Gdyby to może było bardziej obciśnięte i tutaj też bardziej do ciała, bo tutaj też mi wszystko odstaje, może kwestia rozmiaru, może powinnam po prostu mieć z tego S-kę i wtedy może to by fajnie wyglądało, bo wyglądałoby to tak. No zobaczcie, ile mi tego tutaj materiału zostaje. Nic nie jestem w stanie zrobić, jest ona na mnie za duża, więc jeżeli może ktoś będzie zainteresowany z rozmiarem L, dużym M, to z chęcią odsprzedam, bo wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Naprawdę może to wyglądać fajnie, efektownie, do jeansów, takich zwłaszcza podartych. Można nosić to też samymi sznurkami, związać sobie je i nosić to jako po prostu taki krótki top. Nie wiem, no jeżeli nie sprzedam, to pewnie będę to używać właśnie jako krótki top, ale jest to na mnie za duże. Zobaczcie, jak to mi odstaje. Przynajmniej z tyle materiału to powinno być mniejsze. Także póki co pierwsza rzecz, którą jakby, no niestety, ale ta rzeczywistość wypadła, no niestety, ale gorzej niż moje oczekiwania wobec tej rzeczy. Jeżeli chodzi ogólnie o materiał, jest bardzo przyjemny do ciała, no ale jak widzicie, wszystko mi tutaj wisi, wszystko odstaje i choćbym nie wiem jak to pozwiązywała, to jest to na mnie za duże i to jest rozmiar M. Także uważajcie z rozmiarówkami. Jeżeli chodzi o rozmiar S, mogłoby to naprawdę fajnie wyglądać, zobaczcie. Naprawdę spoko. Do jeansu myślę, że mogłoby to fajnie narobić wrażenie. Ale nie w tym rozmiarze. Póki co mi to bardzo zwisa i powiewa. Także to jest kolejna rzecz. Jeszcze mi zostały dwie. Wskakuję i zaraz do Was wracam. No i okidoki, wracam do Was w szeleście, słuchajcie. Tak wygląda ta rzecz. Wydawało mi się, że będzie wyglądała tragicznie. Nie ma lipy, słuchajcie, nie ma lipy. Wydaje mi się, że na jakiś jeden balet może i bym się w to ubrała, słuchajcie. Po prostu tak dla beki. Mam czarne majtki, więc się nie zrażajcie. Nie jest najgorzej.
Naprawdę nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o to, żeby w tym chodzić na co dzień, to no raczej nie, słuchajcie, bo jest to takie ani wygodne, to się nic nie rozciąga. Można to sobie właśnie podwinąć tutaj do samej góry, więc naprawdę okej. Tutaj kołnierzek, można sobie to oczywiście, słuchajcie, zapiąć. No nie, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Wydawało mi się, że będzie o wiele gorzej, ale jakoś to znośnie, słuchajcie, wygląda. No te gumki to jest tragedia, tutaj to bym, nie wiem, no wolałabym sobie jakiś fajny sznureczek wciągnąć, no ale te gumki, tragedia, po prostu tragedia. W ogóle nie wpasowane, niedopasowane, już lepiej jakby tutaj był zatrzask jakoś, albo nie wiem co. W każdym razie, że tak to wygląda, długość spódniczki jest taka, mam nadzieję, że to widać, bardzo proszę. Jak widzicie, to się nic nie rozciąga. Długość jest wszystko, jeśli chodzi o rozmiar, naprawdę idealnie. Także oceńcie same, dajcie znać, co o tym myślicie. Ja zrobiłam Wam przebitki, pokazałam Wam, słuchajcie, wszystkie, znaczy pokazałam. Pokażę Wam na końcu jeszcze może wszystkie zdjęcia, ale na żywo najlepiej, myślę, że to jest zobrazować. Także teraz już widziałyście wszystkie rzeczy. Dajcie znać, która z tych rzeczy przykuła Waszą największą uwagę. Jeżeli chodzi o mnie, no to bluzka żółta, tragedia ze względu na rozmiar. Zdecydowanie jest ona na mnie za duża. Tu natomiast, jeżeli chodzi o materiał, no nie powiem, może zraz to gdzieś na jakieś balety bym założyła i to by było chyba na tyle. Także raczej się z tym ciuchem nie polubię ze względu właśnie na materiał. Ja nie lubię takich, słuchajcie... Jest takie, słyszycie? No i jeszcze spogniecione. Nie wiem też, jak to prasować i czy to w ogóle się prasuje, słuchajcie. No i ta gumka perfidna, to jest po prostu tragedia, ja nie wiem. Dali chyba taką, jaką po prostu mieli, najtańszą taką, jak się kiedyś chyba w gumę skakało. No, także to by były wszystkie moje ciuchy. Jeszcze mi został jeden zestaw, jeden komplet i to będzie na tyle. Także za chwilę wskakuję jeszcze w jeansowy komplet i Wam się pokazuję. No i okidoki, jestem już w ostatniej rzeczy. Słuchajcie, tak ona wygląda, jeżeli chodzi o jeans, jest bardzo przyjemny, bardzo fajny. Tutaj to się zapina, natomiast mi o wiele bardziej się podoba w taki sposób. Także przynajmniej jakoś fajniej wygląda biust. Jestem bez stanika, można śmielutko to nosić bez stanika. Podwinęłam sobie spodenki, bo tak myślałam, że będą na mnie tutaj w nogawkach za duże. Ale nawet fajniej to wygląda, jak są podwinięte, niż jak są odwinięte. Więc... Tak wygląda ostatnia rzecz, bardzo fajna, bardzo przyjemna, wysoki stan, nawet mi to w zupełności aż tak nie przeszkadza, słuchajcie, bo trochę zakrywa brzuszek, ale też i trochę będzie pokazywać ten brzuszek. Na mnie też, o, tyle jeszcze jest troszeczkę luzu, więc może i mogłoby to być mniejsze. No jak widzicie, tutaj ramionczka się dopasowuje, możecie je sobie regulować. Także teraz to już były wszystkie moje zamówione rzeczy. Dajcie znać, która z tych wszystkich rzeczy przykuła Waszą uwagę, po którą może byście sięgły za moją rekomendacją. Jeżeli chodzi o mnie, słuchajcie, to ta rzecz mi się bardzo podoba. Jest bardzo wygodna, gdyby ona była jeszcze też w kolorze takim jaśniejszym, jeansowym, też byłoby super, ale naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Śmiało poszłabym w czymś takim właśnie na przykład na balety, na spacer, nad morze i w ogóle, dlatego, że jest to przewiewne, naprawdę bardzo delikatny jest ten jeans, raczej nic tutaj by nie uwierało, nie odgniatało się i nie odparzało. Bardzo podoba mi się ta wersja, jeśli chodzi o dekolt, niż ta taka prosta, aczkolwiek dla każdego coś dobrego, każdy według swoich jakichś tam, słuchajcie, upodobań może to sobie zakładać. Bardzo mi się to podoba, polecam Wam bardzo gorąco. Ten komplet był jeszcze chyba w kolorze różowym, ale myślę, że i różowy, i jeans jest naprawdę spoko, ładny też byłby biały. Także teraz to już były wszystkie moje rzeczy, pokazałam Wam się w całości na żywo, czyli rozwiałam wszelkie wątpliwości odnośnie materiału, rozmiaru i dokonanego wyboru. Jeżeli chodzi o rzeczy, które naprawdę Wam polecam, tak od 0 do 5 w piątkę, to jest właśnie ten komplecik, to jest czarny komplecik, spódniczka z górą, to jest, co tu jeszcze było? Czarna bluzeczka z tymi cekinami, czyli to już mamy trzy rzeczy. No a złota jest na mnie za duża, myślę, że Eco Eska byłaby naprawdę fajnym ciuchem. No i ten biały komplet średnio na jeża, ja nie lubię takiego ortalionu za bardzo na sobie, ale myślę, że zraz gdzieś tam na spacer można na sportowo sobie fajnie wyskoczyć.
Także to też nie są nie wiadomo jakie wysokie ceny, żeby nie móc sobie na przykład na takie rzeczy pozwolić, żeby było szkoda. Więc dajcie znać, co przykuło Waszą uwagę, co Wam się podobało, czy Was zainspirowałam czymkolwiek, czy nie. Jeżeli zamówicie coś za moją rekomendacją, to bardzo proszę oznaczcie mnie oczywiście na Instagramie, jeżeli będziecie składać zamówienie i te rzeczy do Was dojdą. Czas oczekiwania na te rzeczy to było coś około dwóch i pół tygodnia, jakoś tak. I pamiętajcie o zniżce na hasło Candy10. Otrzymujecie, słuchajcie, ode mnie 10% zniżki na cały asortyment na stronie Lovely Wholesale. To by było na tyle. Czekam na Wasze komentarze w opisie. Pod filmem będą wszystkie linki do wszystkich rzeczy. Także to tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się i czekam na Wasze komentarze. Buziaki, ajo!